Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest film poświęcony mojej kolekcji gier wideo. O mój Boże, jakie to bardzo fajna nazwa, kompletnie autorska i w ogóle, ale tak już kompletnie szczerze, po prostu tak robię, bo tak i tyle. Więc tak, rozpocznijmy może od tego, żebyście mieli lepszy komfort oglądania na PC-cie, to proszę bardzo, robię to horyzontalnie, a nie wertykalnie. Więc tak, zacznijmy najpierw z moimi fizycznymi grami. To jest to The Ratchet & Clank Trylogia na PS3. The Ratchet & Clank Trylogia na PS Vicie, to jest swoją drogą moja jedyna gra pudełkowa na Vicie, póki co, mam nadzieję. Ratchet & Clank Size Matters oraz Secret Agent Clank na PSP. Jeszcze nie mam wersji na PS2, ale mam nadzieję, że kiedyś w swoje łapki dostanę. PlayStation Move Heroes na PS3. Jedyna gra, jaką posiadam na Move'a, która jest pudełkowa. Ratchet & Clank seria Future, czyli Tales of Destruction, Quest for Booty i A Crack in Time na PS3. No i tutaj jeszcze ta seria późniejsza, czyli 4 za 1, Ratchet & Clank 4 za 1, Ratchet & Clank Zouga Q oraz Ratchet & Clank Nexus na PS3. No i to tyle z Ratcheta. Nie mam gladiatora pudełkowego, mam tylko gladiatora HD na PS3 i to w sumie tyle. Ale no technicznie mam wszystkie gry z Ratchet & Clankiem, poza tym nowym plus film. Później, jeśli tak, seria Lego, którą swojego czasu bardzo kolekcjonowałem, teraz już po prostu nie kolekcjonuję zbytnio, ale może do tego wrócę. Bo na przykład Lego Dimensions i Sonic Pack. No i tu mam Lego Batmana na PC-ta, Lego Star Wars, gra komputerowa, bo to jest jeszcze takie... To jest chyba w ogóle pierwsze wydanie Lego Star Wars, które było takie malutkie. Po prostu takie... Takie tyci było. To jest chyba pierwsze wydanie. A Lego Batman to jest była edycja specjalna, dlatego jest taka gruba ta gra. Ponieważ wraz z nią szła jeszcze maska Batmana. To było fajne nawet. No i dobra. Lego Star Wars 2, czyli już z... pierwszej trylogii? Nie wiem, jak dokładnie jest ta kanonika Gwiezdnych Wojen, ale w sensie epizod 4, 5 i 6. To jest z epizodu pierwszego, drugiego i trzeciego. Lego Star Wars The Complete Saga, czyli po prostu wszystkie 6 części. Lego Star Wars 3, The Clone Wars, czyli na podstawie serialu, znaczy animowanego. Lego Indiana Jones, Lego Indiana Jones 2. Lego Piraci z Karaibów, Lego Harry Potter od filmu pierwszego do czwartego, Lego Harry Potter od filmu siódmego do... od filmu piątego do siódmego. Swoją drogą jestem ciekaw, czy jak powstanie, a pewnie powstanie to Przeklęte Dziecko, to stworzą kolejną część Harry Pottera, bo wyszło też niedawno Harry Potter kolekcja na PS4, więc no fajnie by było, jakby Przeklęte Dziecko też przerobili na grę, chodzi, bo to jest według mnie głupie, tak przerobienie jednego filmu, jak na przykład Lego Lego Star Wars The Complete Saga to było 6 filmów. A na przykład no Lego Star Wars 4 The Force Awakened, nie podoba mi się ten koncept. I te wszystkie były na PC-ta i Lego Władca Pierścieni na PS3. Tak, to jest jedno, które odstaje, bo mam je na PS3. No i jest fajnie. PlayStation All-Stars Battle Royale, czyli w sumie jedna gra, jaką mam z taka, wiecie, do imprez, czy coś w tym stylu, na PS3, rzecz jasna. Jest jeszcze do pobrania wersja na Vita, ale to już wam pokażę. Znaczy, nie mam wszystkich moich gier ze sklepu PS Store na Vicie, ale no, wspomnę wam o tym, jakie mam. Sonic Mega Collection Plus razy 3. Ale to jest wydanie na PC-ta i wraz z tym wchodzą gry Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic 3 & Knuckles, Sonic & Knuckles, Sonic 3D Flickr's Island,
Sonic the Hedgehog Spinball, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine oraz gry na Game Gear'a Sonic the Hedgehog, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Labyrinth, Sonic... Dr. Robotnik's Mean Bean Machine oraz Sonic Blast. Czyli gówniana gra, tak swoją drogą, Sonic Blast jest. Okej, to teraz... Oczywiście tam nie było listowane... Aha, jeszcze Knuckles in Sonic 2, ale nie było tam zlistowane po prostu to, bo to są gry do odblokowania. Sonic Mega Collection Plus na PC. Sonic Gems Collection na PlayStation 2. Sonic Mega Collection Plus na PlayStation 2. Shadow the Hedgehog na PlayStation 2. I te trzy gry to są moje jedyne gry na PS2. Póki co. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni kiedyś, ale... No, to jak na razie są to moje trzy jedyne gry na PS2. I później jest mój oczywiście Sonic 06 amerykański na PS3, Sonic Unleashed na PS3, Sonic and the Secret Rings na Wii, Sonic and the Black Knight na Wii, Sonic Colors na Wii. To są moje trzy też jedyne gry na Wii, pudełkowe. I jeszcze dodatkowo to są moje trzy jedyne gry na Nintendo. Znaczy na Nintendo, jakąkolwiek. I Sonic Generations na PS3. Tą szafkę już zamykamy. Teraz przechodzimy do tej szafki, bo tu jeszcze mamy parę gier. Jakby co, to nie korzystam z mojego mikrofonu w telefonie, tylko korzystam z mojego normalnego mikrofonu i go muszę sobie przesuwać. Przepraszam za wszelkie takie szum, albo coś. Takie ło zrobię. I o, dobra, więc... Rayman 3 Hoodlum Havoc na PC. Rayman Szalone Kurliki na PC. The Orange Books, czyli Half-Life 2, Half-Life 2 epizod pierwszy, Half-Life 2 epizod drugi, Portal 1 i Team Fortress 2 na PS3. Odlot na PC, nie polecam ogólnie tej gry. The Simpsons Game, nawet fajna gra, może kiedyś zrobię let's play, ale nie jestem pewien, jeśli będę szczery. iPad na PS3, bardzo fajna gierka, jak ktoś lubiał Tamagotchi, to zdecydowanie polecam. Wall-E na PSP. Nie wiem, co o tej grze wspomnieć, to praktycznie na każdą platformę to jest ta sama gra. Daxter na PSP i Jak and Daxter Zaginiona Granica na PSP. Więc mam 5 gier na PSP pudełkowych póki co. Też mam nadzieję, że to się zmieni. No i tak, no i Daxter i Jak i Daxter Zaginiona Granica to są moje jedne gry z uniwersum Jaka i Daxtera. Póki co. To już jest taki standard. No i tak. Wszystkie części Agenta Hugo, czyli Agent Hugo na PC. Agent Hugo Lemon Twist na PC. Agent Hugo Robo Rumble na PC. I Agent Hugo Misja Hawaii na PC. Jak się okazuje, w ogóle to też te wszystkie gry zostały wydane na PS2 z except wyłącznie Robo Bumble, które też zostało wydane na Game Boy Advance. Diana Sisters Twisted Dreams, czyli gra, którą kupiłem na Pixel Heaven. Polecam ogólnie, let's play będzie na 100%. Tytus, Romek i Atomek też będzie let's play na podstawie serii komiksów polskich. Nie, polskich czy to czeskich było? Chyba polskich. Wiem, chyba to były polskie komiksy, więc tak. Redneck Kentucky, Szczelanka, Napisita. Tytus, Romek i Atomek też jest Napisita. Świat Kangur Kakao, czyli Kangur Kakao 1, Kangur Kakao 2 i Kangur Kakao 3 na jednej płycie. No i teraz przejdźmy do tych gier, które leżą, które się nie utrzymały. Tu jest taka pseudo kolekcja, aż tak to nazwę. Jest mam tutaj Alone in the Dark, Koszmar Powraca, Gothic 1, Druga Wojna Światów, i Sacrifice. Dobra, teraz druga kolekcja. Gothic 2, dwa fronty, Ghostmaster, Railroad Simulator. Lame. Tutaj Divinity 2, czyli taki
Gotik. Worms 3D. Europa, Universal 2. Mystic Lies 2. Hotel Giant. I sąsiedzi z piekła rodem, część pierwsza i druga. Let's play on him. Magiczny kamień. Kto oglądał ten film, pozdrawiam. Więc została gra wydana i mam ją. Krok w kopercie. No tak. I tutaj są jeszcze dwie części Rabbids Go Home. No i to tyle z moich gier pudełkowych i zaraz się chyba przeniesiemy prawdopodobnie na PS3. Więc widzimy się za chwilę. Aha. No, jesteśmy z powrotem. Tym razem już w PS3, więc lewo, prawo, lewo, prawo. I przedstawię wam po prostu moje gry, jakie mam teraz cyfrowo na PC3. Ignorujemy Tons of Destruction, które tutaj jest, bo jest. Wszystkie 5 epizodów przygodówki o Tatel, o Back to the Future i Back to the Future The Game. Polecam gorąco. No, gry z PS1, czyli Crash 1, Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, Warped i Crash Team Racing CTR. Dobra. Później są gry indie, czyli moje ukochane Retro City Rampage DX, The Fancy Pants Adventures na podstawie flaszówek, za którym się zagrywałem jako dzieciak, Fez i Thomas Vass Alone. Nie wiem dlaczego, ale zawsze lubię tą tytuł tej gry, tak po niemiecku trochę czytać. Tu jest coś, co nie wiem właściwie, co to jest. Nigdy mi się nie udało tego uruchomić, ale jest. Więc jest fajnie, I guess. Kolejne gry, które się nie zmieściły do żadnych tutaj kategorii, bo wszystko mam ładnie tu uporządkowane. Jest tu Team Hospital, które było przez chwilę za darmo na PSN-ie. I Color World. Bo tak, bo miałem hajs jeszcze na koncie, to kupiłem Cooler World. No i jak mówiłem, Ratchet Gladiator HD, tudzież Deadlocked, jak mówią trofea. Tu jest Rayman 3HD. Nie mówię po prostu o tym. Rayman 2 The Great Escape na PS1, Rayman Legends i oryginalny Rayman na PC3. Z PS1. To tyle, jeżeli chodzi o Raymana. No i tu mamy sandbox. Tutaj jest Terraria, Minecraft, PlayStation 3. Fajnie się gra, osobiście, tak powiem. No i Soniki, których oczywiście można się domyślić, że Soniku mam najwięcej. No i tak jest. Zacznijmy może od dołu. Jest tu Sonic CD, remake Christiana Whiteheada, Sonic Heroes wersji PS2, nie polecam osobiście. Sonic Adventure DX, bo kupiłem też zestaw DX i jest do dupy, bo nie odpalał się nawet white screenie, w ogóle jest do dupy wykonany ten port, nie polecam. Sonic Adventure 2, to jest bardzo dobre, 10/10, polecam. Sonic the Fighters HD, też fajne, fajnie się gra, w ogóle fajnie się bije. Sonic the Hedgehog 2, emulowane z Mega Drive'a. Sonic 4 epizod 1. Sonic 4 epizod 2. Oryginalny Sonic the Hedgehog 1, też emulowany z Mega Drive'a. No i Sonic Generations. Tak, Sonic Generations mam dwa razy, bo jak już mówiłem, płyta moja jest oryginalna zepsuta, więc musiałem kupić cyfrową, jak była przecenowa. No i trzy gry ze Spyro, bo więcej nie ma. Więc jest oryginalny Spyro the Dragon, jest Spyro 2, Gateway to Glimmer, chociaż ja wolę Riptus Rage po prostu, i Spyro 3 Year of the Dragon. No i nieznane, bo niedawno była promocja, że za darmo, więc mam też Life is Strange, też fajna przygodówka, polecam. Jakoś skończyliśmy z PS3, to zaraz się widzimy w moim Wii. I jesteśmy w Wii. Tym razem? Wii. No i tu głównie mam stare gierki. Nie licząc to, co mam na dysku jeszcze. Bo tamto dopiero mam.
Tego chyba raczej nie chciałbym pokazywać. No i tak. Sonic 1, Sonic 3, Sonic Chaos, Sonic the Hedgehog 2, oczywiście. No dobra, będę mówić z platformami. Sonic 1 na Genesisa, Sonic 3 na Genesisa, Sonic Chaos na Master System, Sonic the Hedgehog 2 na Master System, Sonic 4 wersja WiiWare, epizod pierwszy rzecz jasna, Sonic & Knuckles na Genesisa, Sonic 2 na Genesisa, Sonic 3D Blast na Genesisa i Sonic 1 na Master System. Teraz dalej. Super Mario 64 na Nintendo 64. The Legend of Zelda A Link to the Past z Super Nintendo Entertainment System z SNESa. Kirby 64 z Nintendo 64. Retro City Rampage z WiiWare. A to też wersja DX. Super Mario Brothers z NESa. Pokémon Rumble z WiiWare. Super Mario Brothers 3 z NESa. Super Mario Brothers 2 z NESa. I tu jest ciekawostka. Ktoś się zastanawiacie, po co mi dwa Soniki 4? Otóż to, moi drodzy, jest beta Sonika 4. Epizodu pierwszego. To jest japońska beta. Ma parę zmian. Uwierz mi, ma parę zmian. A teraz przechodzimy do mojej karty pamięci, na której też mam parę rzeczy. Więc tak, tu mamy The Legend of Zelda Ocarina of Time z Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask z Nintendo 64, Paper Mario z Nintendo 64, Yoshi's Story z Nintendo 64, Donkey Kong Jr. Z NESa, Boulder Dash z Commodore 64, Pokémon Snap z Nintendo 64, Galaga z TurboGrafx-16, znam też jako PC Engine, Cave Story Plus z WiiWare, Beat Runner z WiiWare, Beat Boy z WiiWare, World of Goo z WiiWare, Kirby's Adventure z NESa, Super Mario World z SNESa, Metal Slug 2 z Neo Geo, Metal Slug z Neo Geo, Metal Slug 3 z Neo Geo, Metal Slug X z Neo Geo, MDK2 z WiiWare. I to tyle, nie mam nic tam dalej, już nawet gdybym miał, to nie chciałbym się tam lecieć. To będzie tyle, które mam tutaj gier. No jak mówię, jeszcze na dysku jest parę zdumpowanych, jak na przykład Shadow the Hedgehog na GameCube, ale no właśnie. I teraz, nie wiem, może na PSP przejdziemy. O, to jest chyba dobry wybór. Przejdziemy teraz na PSP. I jesteśmy na PSP, więc taka mała też ciekawostka, że mam dwie karty do PSP, więc trochę nam to zajmie, więc lewo, prawo. Jest duży ekran, więc mogę spokojnie widzieć. Oczywiście od razu mówię, że mam zhakowane PSP, żeby móc grać w ISO-gry. Więc tak, zacznijmy może od tego, Melody. Pewnie nigdy nie słyszeliście o tej grze, ponieważ dlatego, że nigdy nie została wydana. To jest prototyp gry, której nigdy nie została wydana. Oczywiście Saints Row The Fall, które nadal próbuję odpalić na oryginalnym PSP i nie może mi się udać. Retro City Rampage na PSP i to jest ostatnia gra na PSP, jaka została wydana kiedykolwiek. Tutaj są dalej moje przerobione gry. Zenonia. Bardzo fajny RPG. Secret Age of Clank i Ratchet & Clank Size Matters. Tutaj już zdumpowałem z moich UMD, żeby oszczędzić troszkę laserek. Nowa. Też strzelanka moja ulubiona po prostu. Metal Slug Double X. Widzieliście tą grę? Metal Slug Anthology, też widzieliście. Crash of the Titans i Crash Mind Over Mutant. Bardzo, bardzo fajne gry, nie wiem dlaczego tutaj hejt jest na nie, strasznie. To tutaj parę Homebrew, DLC do Double X'a, Hungry Giraffe. Też fajna giera. Chociaż nie ogarniam dokładnie o co w nich chodzi, ale dobra. KO Challengers. Tutaj Dumper właśnie pod UMD. Loco Roco Miney Carnival. Tutaj też trochę Homebrew PS gry.
gry z PS1, tam moje przerobione. Co jeszcze jest? No, jest Jetpack Joyride. Fajna taka minigierka na zabicie czasu. Dragon Slayer. I tu jest taka ciekawostka, bo to jest taka trochę gra, trochę film. Też o gorąco polecam. Mikrofonie, przestań mi spadać. To jest fajne. To do it, man. Spinout. Można powiedzieć, że to jest taka trochę minigierka też na zabicie czasu. Crash Tag Team Racing. Taki jakby sequel do Crash Team Racing i Crash Nitro Kart. Ale dobra. Też parę homebrew, parę przerobionych gier. LSD Dream Emulator. No i to tyle z tej karty pamięci. Tak na szybko, tak przelatuję przez ten PSP. Nie jest aż tak do zobaczenia. Może poza tymi prototypami było coś ciekawego do zobaczenia, ale dobra. Rozładujemy drugą kartę. Czy się załaduje za pierwszym razem? Też ma czasami problemy. Nie. No to spróbujemy jeszcze raz. No. Może spróbuję huchnąć. Jak kartridże. O, patrzcie, od razu zaskoczyło. Oblivion? To też jest kolejny prototyp. Oblivion na PSP. Homebrewy. Atari to jest Atari Classics Evolved. Tutaj też Theme Hospital. Homebrewy. Mr. Karoshi. Też fajne minigierki, żeby zabić po prostu tego ludka, którego widzicie na ikonce. Dzięki mi wiedzieć, co to jest homebrew. Bloons Tower Defense. Na podstawie flaszówki zrobione. Nie, to nie jest. To jest po prostu Bloons. To jest Bloons Tower Defense. Na podstawie flaszówek to są gry, też fajne. Zuma. Też na podstawie flaszówki. Chyba zaczęła jako flaszówka. No i bardzo przyjemnie się gra. Emulator Intel 64. Edge. Bardzo fajne minis. Ja nie wiem, jakim cudem nie wydali tego jako pełnoprawną grę, bo to jest epicka gra. Niezłe są puzzle, zagadki. No i fajnie się ogólnie nagra. No Tetris, bo muszę coś przecież grać. Sonic Rivals. Sonic Rivals. Sonic Rivals 2. Untold Legends, Brotherhood of the Blade. Fajny RPG, polecam ostro. Angry Birds. Dane uszkodzenie, nie wiem jak tego usunąć. Patrzcie, no usuwamy. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to proszę bardzo. Bo to jest uszkodzone homebrew, które po prostu przez przypadek odpiąłem kabel USB i się skoruptowało, więc jeżeli ktoś mi pomoże, to byłbym bardzo wdzięczny. No, klonowa to tam. Chociaż może jako FTP bym mógł. I to tyle z PSP i teraz ruszymy do Vity, więc zobaczymy się za chwilę. No i widzimy się znowu. I tutaj was trochę będę oszukiwał, bo będę po prostu miał przed sobą Vitę i będę robił po prostu screenshoty i będę tego opisywał. Więc tak, na pierwszej mojej stronie z grami na Vitę mamy The Ratchet & Clank Trilogy, które mam po prostu jako game card. Super Meat Boya. Bardzo fajna platformka, polecam. Crypt of the Necrodancer, gra rytmiczna i jednocześnie RPG. Ja to lubię. The Binding of Isaac Rebirth. Świetna gierka. Świetna, polecam, bardzo. Fez to samo co na PS3. Terraria to samo co na PS3. Retro Steel HDX po raz kolejny. Doodle God. Fajna gra taka logiczna. Plan vs. Zombies, no nie muszę chyba tego przedstawiać. I Gravity Rush, gra, w której się zakochałem. Tytuł startowy na Vitę, która jest po prostu... Ten tytuł jest po prostu epicki. Dziękuję za uwagę. Trzeba będzie to wyciąć, dobra. Tu nic nie ma. Też nic nie ma. O! Dobra. Tu mamy grę Flower. Jeżeli nie słyszeliście, to jest taka gra relaksacyjna, która dostała port na Vita, bo najpierw była na PS3. Później jest Angry Birds Star Wars. Bo lubię Star Wars i lubię Angry Birds. Tetris Ultimate. No to Tetrisa nie muszę przedstawiać, tak samo jak samych Angry Birdsów. Shovel Knight, platformówka w stylu NES-owym. Też fajna Limbo.
mroczna platformówka, gra logiczna platformówka, whatever. I też jest bardzo fajna. Tu mamy natomiast też kolejne różne gry. Na przykład Machinarium, które jest grą przygodową. I też jest świetną gierką. Tales from Space. Mutant Blob Attacks. Platformówka jest świetna, w której się zjada wszystko i jeszcze dodatkowo komiczna jest. No, emulator, który raczej się wkradł, ale dobra. Angry Birds Trilogia. No, tu kolekcja gier Angry Birds, Angry Birds Rio i Angry Birds Seasons. Pix the Cat, czyli... Nie, to nie ma nic wspólnego z Bigiem ani z Sonikiem samym. To jest po prostu taki klon Pac-Mana. No i jest pierwszy Ducky Duckster. Wiem, że myślicie, że pewnie, że słyszeliście pewnie opinie złe o porcie bitowym, ale dzięki Henkaku, czyli takim jakby, no, tak samo jak jest, jak są te przerobienia PSP, to jest przerobienie bity, mogę mieć to w stałych 60 klatkach. No i tu mam jeszcze Minecraft wersję na PS Vita i Ponga. Dobra, tu jest taki mój kącik gier z PS1, gdzie mam Spyro 3, Spyro 2, Crash Bandicoot 3 i Crash Team Racing, jeszcze takie One at War z PlayStation 1. No i tu mamy już ostatnią, że tak powiem, powłokę, kartę, gdzie mamy gry z PSP. Jest tu Sonic Rivals, Sonic Rivals 2 i Ratchet & Clank Size Matters, który kupiłem drugi raz, żeby 100%. I jest tu emulator PSP, to znaczy nie emulator, bo od razu emuluje PSP, ale po prostu udostępnia mi to wszystko, co ja mogę mieć. I mam tam Secret Agent Clank. No i to już by było tyle z mojej kolekcji gier. A nie! Jeszcze mamy Steama i mojego peceta. Więc widzimy się tam. No i jesteśmy z powrotem. Tym razem tu widzicie mój Steam, można zapraszać, elo, H2H0. No pokażę wam po prostu, jakie mam tutaj gry. Najpierw Custom Quest, które mam bodajże City Action chyba, nawet. Knights and Merchants, które wygrałem gdzieś i po prostu tak mam, nie zainstalowałem. Sniper Elite V2, od razu mówię, ja w to nie gram. Po prostu raz uruchomiłem tylko, żeby zobaczyć co to i tyle. Mam to za darmo po prostu. Unturned, bo tak, bo chciałem zobaczyć co to jest i nie odinstalowałem. No i tak, 8-Bit Boy, które... Większość tych gier tutaj to darmówki, jakie sobie zgarnąłem. W sumie za nic na Steamie praktycznie nie zapłaciłem. Tylko po prostu darmówki zgarniam i tyle. A jest tu Adventure Capitalist, taki fajny clicker. Chyba raz go nawet przedstawiałem na kanale. Adventure Communist, czyli sequel do tego. Amnezja, Mroczny Obłęd, które... Chyba raz nawet streamowałem, ale horrorek. Przygodówki Bender Than That. Nawet nie wiem co to jest. Raz odpaliłem może. Blood of Old. Nie wiem co to jest, po prostu to mam tutaj. Mam też tutaj skróty do innych gier, jakbym czegoś nie znalazł kiedyś. Tu kolejna darmówka, którą zgarnąłem. Clicker Heroes, no to też jakiś clicker, który sobie tak zrobiłem, o... Dirt Free Complete Edition. Zgarnąłem go sobie i tyle. Elite Dangerous Arena, też nie wiem co to jest, ale mam. Expendables mam. Nie wiem, jakiś tutaj shooter to jest chyba, ale to jest chyba free to play nawet. Freedom Planet, ale akurat nie mam to ze Steama, tylko osobną grę, nie po prostu mam. Giant Sisters Twisted Dreams, ale... To akurat dlatego, że ta pudełkowa wersja to po prostu wersja na Steama. Gold Rush Classic, nie wiem co to jest. Ale widzę, że to jest stara jakaś dusówka chyba. To jest poza Steama, Woody Woodpecker. Też fajna gierka, platformówka, może kiedyś nagram. Hell yeah. Wrath of the Dead Rabbit. Też darmówka. Humanity Asset, nie wiem co to jest. Ale mam tutaj Jazz Rabbity, Kagurki Kao, Limbo mam,
też za darmo było. Lovely Planet, nie wiem co to jest, ale mam. MDK, Metro 2033. Wiem tylko, że to jest chyba horror. Other the World, Apes Odyssey, mam. PID, był chyba jeden odcinek z tej gry. Tak, mam RuneScape, Idle Adventures, bo to jest też jakiś kliker. Saints Row 2 od Timiego. Tutaj proszę bardzo, jest Timmy. Sakura Clicker. Tego nie muszę chyba przedstawiać. Jedną grę mam z Sega Genesis na Steamie. Bo tak, bo nie chcę kupować nic więcej. Shantae, to też nie jest ze Steama. Sonic i... O jest, tutaj Timberman. Nie wiem, co to jest chyba też jakiś clicker. Kolejny clicker. Przygadówka, to jest chyba sequel Better Than Dead. Trackmania i Weird Wars Return to Infinite Space. Nie wiem, co to jest też. Wormsy też mam. Pierwsze to są. No i teraz chyba przejdziemy do mojego. Goga? Nie Goga. Origin. Właśnie. No, jesteśmy z powrotem. Ups. Pozycja, rozmiar, pozycja ekranu. O. Dobra. No i tu mam gry. Przeglądaj gry. Tu jest bibliotekę. No więc tak, to są moje gry, jakie mam. I od razu mówię, nic nie zapłaciłem tutaj. Po prostu je mam, bo były darmówki. Więc mam tutaj Piggle. Kurde, pamiętam kiedy... to jest coś na rodzaju pinballa. Coś w tym stylu. Plants vs. Zombies, no tego chyba nie muszę przedstawiać. To kiedyś było w cholerę popularne. Bejeweled, czyli... nie wiem co... Dobra, chrzanić to. Command and Conquer Red Alert 2. Nie wiem, co to jest. Crusader No Remorse. Też nie jest, to jest Dragon Age Origins. Akurat to wiem, co to jest. To jest RPG. Bardzo fajny. No i fajnie. Dungeon Keeper. To akurat wiem, co to jest. Zarąbiste, nie wiem. Tower Defense. Mogę chyba tak to nazwać. Fate Jade Empire Special Edition, nie wiem co to jest. Need for Speed Most Wanted. Wziąłem tylko dlatego, że było darmowe. Bo dlaczego mam nie brać? Nox, nie wiem co to jest. Populous, też nie wiem co to jest. Próbowałem w to zagrać i nie ogarniam. SimCity 2000, bo SimCity chyba też nie muszę. Syndicate, bardzo stara gierka. Tylko tyle wiem. The Sims 2, ze wszystkimi dodatkami, bo było darmowe. Team Hospital, mogę powiedzieć, że to są trochę jak Sims, tylko zarządzanie szpitalem. Pagan Ultimate, Ultima 8, też nie wiem co to jest, ale jest pentagram, zawsze spoko. I Zuma's Revenge, czyli też nie wiem jak to przedstawić. No i chyba jeszcze pozostał mój Uplay, ale to tylko... W sumie to wam mogę powiedzieć, bo nie chce mi się go nawet włączać. Chociaż nawet. Więc widzimy się za chwilę w moim Uplayu. No i jesteśmy. A więc do gier chodźmy. No i tutaj są wszystkie gry, jakie mam z Uplaya. Czyli wszystkie te, które dostawał Ubisoft, czyli Prince of Persia, Piaski Czasu, Rayman Origins, obydwie super platformki, Beyond Good and Evil. Moja ukochana gierka. Far Cry 3, Blood Dragon. Nie wiem co, to nigdy nie odpalałem. Tom Clancy, Sprinter Cell, też nigdy nie odpalałem. The Crew, chyba jakaś ścigiełka. I Assassin's Creed 3, jeszcze nawet nie ściągnąłem. Ale chciałbym pograć. No i to była cała moja kolekcja gier. Mam nadzieję, wam się spodobało. I no cóż, no na razie i cześć. Pa, pa!